Aha, tutaj trzeba. Ale przez chwilę, o co tu chodzi, kurde? A i dostaliśmy się do kapsuły. I 110 mamy już tych. W sensie 110 tutaj w trakcie poziomu ratowaliśmy, to przecież mamy 234, czyli będziemy łatwo mogli sobie odblokować, kurde. Nice one. W sensie, wiecie, łatwo odblokować... poziomy. No i mamy sobie akt czwarty odblokowany w Windy Hill. Czy tutaj mamy jakieś żyćka? Bo wiecie, jedno straciłem w trakcie poziomu i to jest niefajne. Dobra. Lecimy w Windy Hill Act 4. Hey, I've been looking for you, Baldy McNose hair. Who are your friends? Friends? These are nobody's friends. They are the Deadly Six, and they are your worst enemies. Jazz, show this blue pest how you do things up here. With pleasure. I've been itching for a fight all day. I think you're itching because you need a bath. Are you disrespecting me? Maybe. I'm gonna mess you up! I'd love to stay and watch him disassemble you, but I have business to attend to. I know the perfect spot to take care of you. That's funny, because I know the perfect spot to kick you. W ogóle mówiąc odnośnie Deadly Six, czyli tych tutaj, że tak powiem, antagonistach, o których Eggman nam przedstawił na poprzedniej cutscence. W ogóle beka jest taka, że kiedy Sonic Lost World miał tam, wiecie, trailery i tak dalej, to na trailerach oni byli już normalnie pokazani, nie? W sensie, że pokazali, kto to będzie, w ogóle ich twarze i tak dalej, ich posturę i cokolwiek się da, nie? Pokazać. Co najlepsze jest w tej gierce, nie wiedzieć czemu, w ramach takiego efektu tajemniczości, bo nie wiem, Sonic Team i Sega myślą prawdopodobnie, że ludzie mają wyjebane, za przeproszenie, w trailery. No to pewnie sobie pomyśleli, że hej, przecież i tak nikt nie, pewnie nie będzie pamiętać ani coś w ten deseń, i na cutscence zamazali ich wszystkich, że sobie się dali, że takie czarne cienie, nie? Zupełnie jakby Shadow. No, zupełnie jakby to był Shadow, nie? A tu taki Zong, że już i tak wszyscy wiemy, jak oni wyglądają. No ale... powiedzmy, że Sega i Sonic Team... znaczy bardziej w sumie Sega, bo Sonic Team tylko... tam... no, Sega wydaje, a Sonic Team tworzy gierkę, tak? Chyba to na takiej zasadzie działa, z tego co wiem. Więc... tja... jest to dosyć zastanawiające, dlaczego... coś takiego wymyślili. Wow, to było dosłownie oszukać teraz przeznaczenie w tym momencie. Bo dosłownie dzieliły mnie centymetry, żebym, kurde, spadł w przepaść. Nie wiem, jak tam było pod tym kołowrotkiem, ale prawdopodobnie gdybym spadł, no to... no, nie spadłbym raczej sobie na... jak to się mówi, na ziemię, tylko bym raczej, kurde, no, zrobił tak jak między innymi teraz, czyli bym po prostu się utopił w tym wypadku. O, i teraz mamy mechanikę do góry nogami. Ej, ale te kwiaty są sprytne, bo na początku, jak widzieliście, te ostrze w tych kwiatach, kurde, by chciało już mnie tam przeciąć do góry nogami, ale chciało. Kurde, nie wiem czemu teraz trochę mi to przypomina też Green Hill z Sonica Forces, tak szczerze. O Jezu, Sonic, proszę cię, nie skacz tak wolno. Powoli, znaczy powoli, jak najszybciej, stary. I tak, jest jeszcze jedna moc, której prawdopodobnie nie użyję, bo nie ogarniam, pod którym ona jest klawiszem, hashtag brawo ja. To jest moc kopnięcia, która jest tak naprawdę bezużyteczna. Nawet sam Uncle Mruva o tym wspominał, że jest to bezużyteczna moc.
A raczej umiejka Sonika. O, speedrun z Zazem teraz. Zaz, zaraz zostaniesz wgniecony w ziemię, nawet się nie staraj. What? Ej, dobra, teraz tego trochę nie ogarnąłem, nie wiem co mam teraz z nim zrobić. Chyba muszę go cały czas ścigać. Na to wygląda, no bo kurde. Chciałem go tutaj jakoś, wiecie, przechytrzyć, a zginąłem. Zaskakujące. O kurde, power, znaczy power up, Jezu. Life up ten straciłem, bo mogłem go zdobyć. XD. To niezła konfrontacja z Zazem. Dobra, tutaj zginąłem, bo nie miałem pierścieni, nie? A, i na nowo jest pościg. Wiecie co to chyba oznacza? Chyba czas na edyt. No i jesteśmy z powrotem, mamy 9 żyć. W ogóle coś, na co nie zwróciłem uwagę na początku, to jest to, że zamiast zaczynać z, nie wiem, tam 4 czy tam 3 życiami, jak w przypadku to było Sonika, czy tam 5, to zaczynamy z 9 na samym początku gierki, co jest zaskakujące bardzo. O, i pokonaliśmy Zaza, proszę bardzo, to była zarąbista konfrontacja, normalnie nic tylko... Poklaszczę wam w tym momencie za wymyślenie tak ekscytującej konfrontacji. Ale szczerze, jeżeli mam powiedzieć moje takie pierwsze odczucia przechodząc te pierwsze poziomy, w sensie te akty w tym wypadku w Windy Hill, gra naprawdę jest bardzo fajna, ma bardzo fajne cutscenki, graficznie jest też bardzo fajna. Sterowanie ma takie... Ale dźwiękowo, w sensie jeżeli chodzi o muzykę, jest przepiękna. Mua. Dobra, lecimy dalej z Koksem. Alright, we good to go or what, Tails? I've built a TV out of paperclips. Yeah. And reprogrammed a supercomputer using dishwashing detergent and a toothpick. I know. So look, fixing a propeller on a biplane? That's about as difficult as taking a nap. Okay, I didn't need your whole life story. A simple good to go would have been cool. Alright. Good to go! Cool! Tea, Sonic z Tailsem się spotkali i Tails tam se naprawiał tego, tornado, jak sami zresztą widzieliście po tamtej cutscence. I... No i co? No i wydarzyło się, co się wydarzyło, tam se przybili 5, no i teraz w sumie możemy powiedzieć, że Windy Hill mamy ukończone, no. Co prawda nie na 100%, bo nie zbieram wszystkich czerwonych pierścieni, bo powiem szczerze, że nie chce mi się. Ale cóż... Mamy teraz następny zone, czyli Desert Ruins i myślę, że sobie tutaj zaraz zaczniemy ten zone. O, wymóg 300 tych zwierzątek, ja mam 310, więc haha, oszukałem system. I mamy tutaj jeszcze jakieś życie ukryte? Nie ma. Nie ma życia ukrytego. A to kurde skurczysyństwo jedne. Dobra, czas zacząć Desert Ruins. These animals are quite underwhelming. I'm disappointed in you, incompetent fools. Violently disappointed. We don't care about your disappointment, master. Do you care now? Next time, bring better animals. A więc tak, Desert Ruins, czyli nasz kolejny poziom. Powiem wam szczerze, że w fajny sposób się on prezentuje. Troszeczkę mi przypomina Desert Dazzle z Sonica CD, tylko że w trójwymiarze.
Albo teraz w Soniku Mani jest jeszcze taki ten zone. O Jezu, jak on się teraz... Mirage Saloon on się chyba nazywał, no? Tak, Mirage Saloon to był. Między innymi. A w ogóle jesteśmy w stanie wejść na tą palmę? Niby jesteśmy, ale nie chcę ryzykować, bo zaraz się okaże, że będę, kurde, się z czerwonym pierścieniem męczył 5 lat, a nie, na, chyba nie na tym to polega, żebyśmy się męczyli 5 lat, tylko żebyśmy swoją drogę na wprost bardziej ogarniali, a nie żebyśmy się cofali niepotrzebnie. Ale szczerze, Remix, wydaje mi się, ta, Remix, oczywiście, od razu najlepiej z miejsca ocenić, że to jest Remix. Brawo, Pomidor, ty to jednak jesteś geniusz zła w tym momencie. Jeżeli mam być szczery, ta muzyka trochę mi przypomina Remix z Sonika Trójki z Sandopolis. Tak chociażby przez chwilę, nie wiem, czy to jest szczerze prawda, tak mi się może wydawać tylko co jedynie. I guess. Zbierzmy pierścienie w razie co, bo zaraz nas znowu coś zabije, a chyba zginąć w tym samym miejscu, no to trochę, no, średnio bym powiedział. Wow! Ej, tam coś było takiego. Ja to widziałem w ogóle na gameplayach z Sonika Lost World, ale chcę to zobaczyć, o co z tym chodzi, z tymi piątkami, tymi pierścieniami. To pewnie jest coś na rodzaj tego. Tak jak z czerwonymi pierścieniami było, że tam się zbierało 8 albo coś. Albo czekajcie, nie, to nie było to. Wow, ale się ładnie wybiliśmy, muszę przyznać. O, to było dobre, to było w tym momencie dobre i to zasługuje na Oscara w tym momencie. I teraz sobie ominiemy te kaktusiki. O, szybko, szybko, szybko. Dawaj. Nie dolecę, kurde. Aj. Jestem za wolnym Sonikiem. W tym momencie nie zaczynam grę z szybkim Sonikiem, tylko z jakimś upośledzonym wolnym Sonikiem. I mamy teraz sekcję 2D. Ho, ho, ho. Nie no, fajnie, że Sonic łączy w sumie swój gameplay 3D z 2D, ale... Ale nie wiem w sumie, co chciałem przez chwilę powiedzieć. Tea, wybaczcie za to, że jestem taki jakiś, nie wiem, zestresowany, jak niektórzy mogą to powiedzieć, ale powiem szczerze, że... Jak to powiedziałem wcześniej, dawno nie nagrywałem solo Sonika. O, i teraz mechanika z parkurem. O, widzicie, udało się nam użyć spin dash, który był u mnie pod przyciskiem V. Dobra, dawaj. O nie, no najgorzej, kurde. I właśnie sobie przypomniałem, jaką ja lamą jestem w serii Sonika. Właśnie między innymi po tym razie. Okej, okay, dostaliśmy się do góry. Super. Teraz tutaj. W ogóle taka też kolejna ciekawostka, jeżeli chodzi o Sonika Lost World. Generalnie przed wersją 3.0 na Wii U było coś takiego, że kiedy zdobywaliście 100 pierścieni, to de facto powinniście mieć życie, co nie? W Soniku Lost World wcześniejszej wersji coś takiego powinno dać ci normalnie życie, a okazuje się, że w Soniku Lost World ci nie dało życia w żadnym wypadku. Mogłeś zbierać sobie, kurde, nie wiem, z 200 pierścieni, a sytuacja by wyglądała tak, że pod żadnym pozorem nie zdobyłbyś życia i musieli to w ogóle spaczować, co jest trochę takie hashtag XD. O, tutaj piasek nas tutaj... Ajajajaj, co chciałem powiedzieć? Piasek nas tutaj... Kurde, no widzicie? I to jest najgorsze. Zapominam czasami, mimo że mieszkam w Polsce, kurde, zapominam takich
podstawowych, kurde, sformułowań i przez to komentarz trochę traci na tym. Bo chciałem powiedzieć, że piesek nam tutaj pomógł przedostać się dalej właśnie, to chciałem powiedzieć. I widzicie, kurde, musiałem nad tym chwilę pomyśleć. I ten poziom się jeszcze nie skończył, kurde. Myślałem, że on się skończy jak, nie wiem, poprzednie poziomy czy coś. O, super, świetnie. Jeszcze tego mi brakowało, żeby ten osopająk mnie, kurde, dorwał. Dlaczego mówię na to osopająk? No bo, kurde, jest żółty w czarne paski, więc to chyba coś oznacza, co nie? Czy może, nie wiem, ja jestem jakiś dziwny i ja porównuję osopająka z, nie wiem, czym. Dziękuję. Dziękuję, że Sonic, chcesz być kompetentny dla mnie i chcesz mi tutaj pomóc jak najbardziej dojść dalej. Jestem ci dozgromnie wdzięczny. O! Nasz life up. Co mi z tego, że zdobyłem life up, skoro i tak, kurde, zginąłem, więc XD. Takie kompletnie już XD. Dawaj, dawaj, Sonic, dawaj, dawaj, dasz radę, kurde, wierzę w ciebie. Ponoć w ogóle w Sonicu Lost World są jakieś takie łatwe achievementy. Ja osobiście nie wiem, jak je tam ogarnąć, bo tak jak mówię, gram w tę grę po raz pierwszy tak naprawdę tutaj, więc to, co widzicie tutaj, to jest nic innego jak taki mój pierwszy komentarz po zagraniu w gierkę. Więc ciężko mi jest póki co stwierdzić, czy ta gra, nie wiem, jest jedną z tych gorszych gier, czy z faktycznie lepszych. No bo niektórzy uważają, że Lost World to jest gówniana gra, inni uważają, że Lost World to jest fajna gra, więc jak widzicie, opinie są, no, mieszane odnośnie tej produkcji. Czy jest to dla mnie dziwne? No nie, no. Dla mnie najdziwniejsze jest to, że ludzie wyzywają tego Sonica Forces od krapów i porównują Sonica Forces do 06. To jest dla mnie na przykład dziwne. Ale że Lost World dostał mieszane opinie? Nie, nie jest to dla mnie dziwne. No bo gra, no nie ukrywajmy, ale pod wieloma aspektami przypomina Super Mario Galaxy. W ogóle ponoć też słyszałem, że jakieś są problemy z Super Sonikiem w Lost World, że niby jak się używa Super Sonika, to mamy coś takiego, że Super Sonic nie ma tego swojego boosta, że niby jak się użyje boosta, to jest to de facto powinien być, wiecie, boost dla Super Sonica, a w tym wypadku niestety boost nie działa i Super Sonic jest po części w stanie wrócić do swojej normalnej formy, tylko z tą różnicą, żeby byłby po prostu złoty, czyli zwykły Sonic, tylko pokolorowany na żółto. Nie wiem, ciężko mi jest to wytłumaczyć. Wiem, że tylko o tym czytałem na Wikipedii przed nagraniem tego let's playa, żeby co nieco tam z ciekawostek powiedzieć, ale ile jest w tym prawdy, to nie wiem, szczerze powiedziawszy, i nie bierzcie też niektórych rzeczy, co mówię, za pewnik, bo sam nawet nie wiem, czy to jest potwierdzone. Już prędzej bym musiał Pixel na ten temat się coś wypowiedzieć, a podejrzewam, że Pixel się wypowie w sekcji komentarzy. Jak o czymś zapomniałem albo coś, chociaż no ten let's play nie wiem, jak będę traktował, czy będę tutaj jakiś super duper informatywny, czy po prostu będę se prowadził tak bardziej na luzie tą serię. No, wydaje mi się, że będę bardzo też na luzie prowadził tę serię, bo